Widzowie, mamy na Blockstarze X nową chatę. Właśnie was teraz o niej oprowadzę, bo naprawdę się mega dużo zmieni... Co ty tu robisz? Bo muszę coś powiedzieć. Co? Bo przedciągnąłem jeszcze troszeczkę itemów. Co? Bo pamiętasz, kiedy cheatowałem? To pamiętam, jak cheatowałeś. To jeszcze trochę itemów ściągnąłem właśnie. Czyli miałeś jakieś pozostałe itemy? Tak. Czyli nie wszystko mi oddałeś? To są ostatnie itemy, no i sorry właśnie za to. Co? Czemu cheatujesz? Cheatowałem, już nie cheatuję. Okej, no dobra, dzięki, żeś przyznałeś, ale... Dobra, przepraszam, ja już idę do swojej chaty, pa. Pa? Ej, dobra, widzowie, on już nie słyszy. Ale patrzcie, bo miałem inny kompletnie zamysł na odcinek, bo chciałem was odprowadzić po bazie i pobudować z wami, ale mamy podki na niewidkę, on dał nam, czyli możemy go śledzić teraz. Będziemy, bo on tam w swojej bazie słyszałem, że coś tam buduje. Zaraz zobaczymy, jak tam w jego bazie. Ale patrzcie, pierw was oprowadzę po bazie mojej, bo się mocno zmieniło. Patrzcie, tak wygląda, będzie górne piętro. To jest taka normalnie willa. Tu sobie wchodzimy dwoma wejściami, jakimi chcemy. Tutaj będziemy mieli jednak sypialnię jakąś. Obraz oczywiście z wełny, żeby nie było cheatów, bo mówię, ja nie cheatuję. Barwników żółtych miałem trochę z kwiatków z tej polanki. I właśnie tu mamy tak. Wejście na górne piętro. No właśnie o ten kamień się tu blokuje. Będę musiał jakoś to potem zrobić. Mamy czyli takie wejście. I mamy jeszcze tutaj takie wejście do naszej dolnej bazy, w której są moby, o dziwo. Będzie trzeba coś zrobić z tym, bo nie chciałem, żeby były moby. Ej, zombiaczki, słuchajcie, bo ja mam, wiecie, kliperów to nie było. No co za kurde, ile ich jest, co jest? Ej, znaczy nie ma białek, prawda? Na zombiaków jakiś? Dobra. Ale te koniki, tak, są tam. Piękne koniki. Baza się mocno zmieniła. Bo jest teraz naprawdę rozległa, wam powiem. No i teraz tak wygląda nasza baza. Mamy górne piętro, osiema. Są jeszcze te koniki, w ogóle chciałem się dowiedzieć? Koniki są. Aha, dobra, nieważne. Ja się wyciszam na chwilę. Dobra. I teraz chciałbym go właśnie pośledzić, ale... No, to mnie klinuje. Napiszcie mi... Chyba bym się przedłużyć to jakoś, kurde, bo mnie wkuwają te schodki tutaj. Bo patrzcie, ja sobie idę i tu mnie klinuje ten schodek, to tak wpływa. Będzie trzeba coś zrobić inaczej. Ale dobra, baza jest oczywiście w robocie. Nie, gdzie on jest, czekajcie. Dobra, nie mamy nic na sobie? Nie mamy. Muszę coś do skrzynki schować, żebym, wiecie, nie miał tego. Będzie trzeba zrobić szybsze zejścia też. Na przykład takimi wodnymi wirami, wiecie, co są. No to schowam takie niepotrzebne rzeczy, w sumie jedzenie mi się przyda. No z cheatów oczywiście niestety jego wtedy. Ale potki możemy wykorzystać na bardzo przyjemny odcinek, powiem wam. Dobra, nie ma go nigdzie. Dobra, to pijemy. Potkę pierwszą. I ten. Teraz odciszamy się. Ej, gdzie jesteś? Ej. Co jest? Gdzie jesteś? Ja w swojej chacie, a o co chodzi? Nie, bo chciałem się ciebie spytać, czy potem, bo ja teraz nie nagrywam, ale nagrywamy potem odcinek, jak idziemy do cave'a? No możemy, a kiedy? No nie wiem, gdzieś jak 20, co? No dobra, bo czemu by nie? No to... Łapale się! Co? Nie wiem, dobra, nieważne, się już wyciszam. Dobra, ja go skłamałem, że nie nagrywam. Mam nadzieję, że mi nie uda, bo cały odcinek będzie schroniony. Ale idziemy go obserwować. Wiem, że bańki nasze widać będzie czasem, więc nie możemy też się pokazywać jakoś kozacko. Ojojojojoj. Dobra, staniemy sobie tu w rogu. On coś w ogóle robi. Jakieś... On ma emeraldy. On gdzieś idzie. Jest na dole, co jest? Nie mogę sprintować, bo to będzie widać. Jak sprintuję, więc po prostu sobie zejdziemy. Ładnie sobie tu zejdziemy. O, on coś robi. Co on tam robi? Ty, gdzie on idzie? Co to za miejsce? Co to za miejsce? Ja tego nie widziałem.
Aha, dobra, nie wiem. Ale tak ogólnie to. O, prawie bym spadł, tam powiem. Byłoby strasznie źle, jakbym spadł, ale gdzie on poszedł chwila, bo ja go nie widzę. On jest w drzewie? Czekajcie, gdzie on jest? Ej, gdzie jesteś? Ja w domku jestem, ale nie możesz do mnie przychodzić. Domku? No. O, muszę, znaczy nieważne. Coś tu jest. Ej, widzowie, on nie jest w domku, on jest. Co jest? Co to za miejsce? Czy on jakąś bazę se tu zrobił? I co jest? Gdzie my jesteśmy? W jakiejś jego tajnej bazie? W ogóle po co mu tyle łówek? Wielka, co on ma w skrzynce? W tej nie ma nic, a w drugiej? Widzicie, żeby on tego nie widział. Cztery emeraldy. Co jest? Ja mu nie będę zabierał, bo on się może zczaić. Ale co jest? Ja tego naprawdę. Co się ja mówię, nie wiedziałem. Co to za baza? Ale on kłamie, mówi, że jest w domku, a tu jakaś baza tajna. Ej, a ty jesteś na tym drewnianym domku? Tak. Aha, okej. Spoko. No to pa. Pa. Ale widzowie, on kłamie, co jest? Co za chłop? Czekajcie, on teraz jest w domku? Ali, słyszysz mnie w ogóle? Czekajcie, muszę się odciszyć. No, halo, jestem, No co? dobra. Robimy razem skoki na bungee? Wiesz co, to za... Ja się na chwilę wyciszę, dobra? Dobra. Dobra, widzowie, zróbmy mu trolla. Takiego w stylu dobrego trolla. Chwila, nie ma go w domku. Chyba, mam nadzieję, że go nie ma. Dobra. Jak to zobaczy, to się wciula zdziwi. Ale mu będzie ciężko bez kinofa. Więc no. Oczywiście da się ten blok zniszczyć, ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co on powie. Czy on odciszy się i się mnie spyta, co to, czy nie wiem. Tylko gdzie on teraz jest? Pytanie, widzowie. Gdzie on teraz jest? O, jest, jest. Co ja? Ja jestem w kopalni. Dobra, ja robię skoki. Ała, dobrze, że Okej. nie tutaj. Uj, uj. Dobra, on mnie teraz nie słyszy jak coś. Dobra, skaczę, Ali, gdziekolwiek jesteś. Ej, stary, wycisz się, dobra? Dobra, nara. No, nara. Niech się wyciszy, no bo kurde. Chłop mnie tu gada na odcinku. Trochę dziwnie. Dobra, wezmę mu do bazy, chcę zobaczyć. Ma wiadro z wodą. To mu zabiorę na chwilę to wiadro z wodą. Ale nie mogę trzymać nic w ręce. Nie mogę trzymać nic w ręce. Czekajcie. Gdzie on jest? Ali, gdziekolwiek jesteś, zabieram ci kilofa za to. Za co? I kiedy ty mi to postawiłeś? Ty on mi do bazy wchodzi. Czekajcie. Bo jak on zobaczy jak skacze, jako niewidzialny, to będzie słabo. O nie, wełnę podniosłem. Gdzie on jest? Nie idzie do Aran, bazy. masz kilof. O. Chłop mi do bazy wchodzi, co za chłop. O jest tam, patrzcie, widzę go. Za ile mi się podkaleniszczyło? Za 2 minuty. Ej, ale grubo, jest naprawdę mocno, jest grubo, więc no. Jest ciekawie, tyle powiem. Nie widzę go, chwila, odciszę się. Ej, gdzie ty jesteś? Pójdę spać, bo ciemno się robi. Już. To pójdę spać w mojej bazie. Co? Przecież tu miałem drzwi chyba. Chyba. Jakie drzwi? No, ktoś mnie rozwalił, bo teraz jestem w domku. O. Ej, trochę się wydałem. Jestem teraz wyciszony, mnie nie słyszał, ale trochę się wydałem. Ej, dobra, śpisz? No już.
No ja to też idę spać. Ej, dobra widzowie, teraz robimy grubego pranka i mu palimy dom. Nie no, tak to nie. Ale mamy lunetę, więc możemy z niej skorzystać i go podglądywać, bo z Game Modra sobie wziął ją. Co on tam robi? Czekajcie, bo ja go nie widzę. Ognicho się tam pali u niego. Chyba on rozwala ten. Ten obsydian teraz. Nie wiem, ale wiem, że na pewno muszę stąd jak najszybciej wracać do niego, żeby go obserwować, bo to nie jest odcinek w 24H nie Witka, tylko śledzimy Raxo. Pamiętajcie, że Raxo był cheaterem, a teraz już nie jest, bo już nie ma cheatów. A te rzeczy, które mi teraz właśnie dał, to przez to, że miał skrzynce i mi oddał wszystko. On rozwala, patrzcie to. I zanim wodę wlejemy. Zobaczymy, co zrobić. No chyba nie, no a bańki widzę, ty mnie śledzisz, Deklu. Jak ja śledzę? No ty mnie śledzisz. Nie śledzę. Co bańki robią? Co, jakie bańki? A ja żadnych baniek tu nie widzę. No kurde, no. A gdzie ty w ogóle jesteś? No przyjdę do ciebie, idę do ciebie, czekaj, już idę. Czekaj. I masz u mnie siedzieć, bo masz karę. No już idę. Czekaj, już wychodzę z kopalni. Już idę. No już wracam już, idę. Widzisz mnie? Siema. No ale ty mnie już nie widzisz. Siema. No niszczy. Nie miałem, nie miałem! Raxo! No niszczysz! Dobra, to dobra, prawda. Byłem na niewidzce. No nie. Mam nadzieję, widzowie, że odcinek wam się podobał. To ty za swoją bazę? Co? To ty za swoją bazę jeszcze powiedz. Nie, jaką bazę? Nie, nic. Nie znam żadnej bazy, jaką bazę? Nie, nie mam bazy. No. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na kanał Raxo, bo też tam są odcinki z Blockstar X. Nie, trafiłem do wody, ale uderzyło mnie coś. Cześć! Nie.